Dzień dobry, jest wtorek, 11 dzień grudnia, ja się nazywam Michał Szczukiewicz, a w studio ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam. Zapraszamy na Idź Pod Prąd Odpowiada. A ja zacznę od waszych komentarzy do naszej bomby dzisiejszej, czyli do niespodzianki związanej bomby z... Bomby emocjonalnej. No, myśmy też, ty widziałeś dzisiaj pierwszy raz, ja już tam... Powiedzmy, no, miesiąc temu już taką wersję prawie gotową, ale dużo zmian. I zapanować nad wzruszeniem to żaden chłop u nas nie potrafił. Nie wiem, łza w oku, ja miałem właśnie włosy do góry na rękach od razu poszły, emocje były. I widzę z waszych komentarzy, że też. I tak się zastanawiałem, czy wykreślać któreś z nich, czy nie. Stwierdziłem, że wszystkie przeczytam. Ciągiem, że tak powiem, i później będziemy się odnosić do wszystkich, bo są podobne. Okej, zaczynam. Marian Brykalski. Płaczę i modlę się, niech Bóg was błogosławi. Aneta Rempi-Dempi. Popłakałam się, coś pięknego. Gratuluję wam, ekipo kochana, kolejnego wspaniałego projektu. Chwała Bogu. Łukasz Dobrowolski. Hej IPP i czytelnicy, klip bardzo dobry, jestem pod wrażeniem, musiałem złożyć kilka chusteczek. Moja historia toczy się dziś tak, że przed świętami wracam z 11-letniej emigracji z wysp do Polski. Grażyna Zielińska, gratulacje, dobra robota, świetny utwór, gratulacje, łzy cisną się do oczu, Polacy wstańcie z kolan. Opoituj, a ja się spłakałem jak bóbr, bo ten klip jest między innymi o mnie. Iwona Rafałko, mi też łzy leciały, już przeszło 10 lat, tak pracuję i nie wiem kiedy koniec. I znowu opoituj, obwarowałem swoje serce kamieniami 5 lat temu, a wy mi tu taki kawałek puszczacie. I mur pękł, dawno takiego bólu nie czułem, ale dziękuję za to. I tak dalej, i tak dalej. No. Emocje podobne. Dziękujemy Radkowi Kopciowi za ten pomysł, nie? Bo to w Radka głowie urodził się ten scenariusz, później tu cała ekipa, będziemy może w czwartek gościć całą ekipę, no to każdy tam opowie o swoich wrażeniach przy kręceniu tego i nagrywaniu też tej warstwy muzycznej, później przy montażu i tak dalej, bo chcieliśmy zrobić tę starą 40-letnią piosenkę, no, o wolności, którą śpiewały już trzecie pokolenie Polaków ją zna, ale ona jest smutna i beznadziejna, nie? Smutna i beznadziejna. I w tym sensie, no to co nam z tego, że jesteśmy w niewoli? Co nam z tej wiedzy, nie? My musimy wiedzieć, jak z tej niewoli się wyrwać, nie? Dodatkowo po tych 40 latach nałożył się ten aspekt emigracji, zmuszenia Polaków. Już wcześniej trzymali nas w klatce komuniści, była żelazna kurtyna, nie można było wyjeżdżać, a teraz oni nas sprzedali w jasyr, można powiedzieć. Część Polaków została sprzedana w jasyr, żeby po pierwsze tu nie było ciśnienia na władzę, żeby się zmieniła, a po drugie, żeby przysyłali pieniądze, bo przecież część z nich wróci do koryta komunistycznego w postaci podatków. Nie? Także celowe działanie. A po drugie jeszcze towarzysze niemieccy dadzą nagrody w postaci różnych łapówek tym świniom z kolejnych ekip okrągłego stołu. Osobiście krótko przeżyłem to doświadczenie, bo z pewnych przyczyn losowych, kiedy pojechaliśmy do Stanów pierwszym razem w 2015 roku, nie mogłem pojechać wraz z żoną. Nie? To dla mnie to, choć to był tylko miesiąc, to jednak pierwsza podróż za ocean, doświadczenie, że niekiedy takie podróże kończyły się, że się nie wróciło. Nie mówię, że człowiek zmarnął, bo to w każdej chwili, ale na przykład kogoś zastawał stan wojenny właśnie, nie? Będąc w podróży służbowej, niekiedy trzydniowej. No i zostawał i niekiedy jego życie się zmieniło na 30 lat do dziś, nie? I rodziny się rozpadały, i tragedie się zdarzały, i nie widział śmierci, nie był przy śmierci swojego ojca czy matki i tak dalej. To są scenariusze, które w polskich domach są jak chleb powszedni. Wtedy właśnie te pierwsze dni w Chicago, sam w niewielkiej grupie, w meksykańskim domu, na polskim Jackowie, nie? To tak przeżyłem, Boże, dlaczego
ileż jeszcze ten naród będzie znosił taki los, nie? Że nie możemy się cieszyć wolnością i dobrobytem w naszym polskim domu, tylko musimy szukać tego gdzieś daleko, także za oceanem, nie? To ta piosenka właśnie dotyka tych strun, dlatego wiem, że każdy, kto wyjechał za chlebem, czy z innych powodów, także prześladowany, przecież jest spora grupa Polaków wyrzuconych przez komunistów właśnie w stanie wojennym za granicę z paszportami w jedną stronę. No już później mogli wracać, ale już tam sobie ułożyli życie, tam już żyją i tęsknią, bo Polonia, a mamy już coraz szersze kontakty, szczególnie z Polonią amerykańską, ale także z kanadyjską, zawsze mówią, tak, tu jest nam dobrze, tu mamy wolność, mamy dobrobyt, mamy satysfakcję z naszej pracy. Jak masz pracę, jesteś twórczy, pracowity, masz wszystko, co chcesz. Ale cały czas tęsknimy. Nie? Cały czas wiemy, że nie jesteśmy u siebie, nie? Że nasza ojczyzna to jest tam. Nie? Nawet to mówią. Jest paru takich zgrywusów, którzy udają, a nie, tam co tam Polska, mnie to nie obchodzi i tak dalej. Ale nawet oni gdzieś tam w pewnych momentach swojego życia po cichu tęsknią. No i druga grupa ludzi to są ci, którzy decydują się na powrót. Z różnych powodów. Myślę, że niekiedy są to powody rodzinne. Ktoś chce albo uchronić swoje dzieci przed już całkiem zdemoralizowaną kulturą Zachodu, czy musi wracać, żeby się zaopiekować swoimi rodzicami. Nie ma jak inaczej sobie rozwiązać tego problemu, ale niektórzy. I takich postaramy się wam pokazać w piątek, w czwartek. Przyjeżdżają, ponieważ już nie mogą tam żyć i chcą coś zrobić dla Polski dobrego. I tu w naszych komentarzach też słyszę, że są tacy pośród was. Tak, mam jeszcze dwa, to może przeczytam, bo właśnie w tym temacie. Basia 66. Pastorze, moje córki wyjechały 5 lat temu, jedna do Szwecji, druga do Irlandii. Moje serce bardzo nad tym boleje. Niestety nie mają zamiaru wrócić. Wiele matek i ojców jest w tej sytuacji, co ja. Bardzo smutne. I jeszcze jeden. Krzysztof Milords. Mi serce pęka, jak słyszę tych euroidiotów, którzy mówią, jak to dobrze, że można wyjechać za granicę do pracy. Tyle tragedii, tyle rozwodów, tyle płaczu. Dzieci, to przez was episkopat i PiS, PO. Amen. Rozłąka nigdy nie jest na dłuższą metę dobra, na parę dni to jeszcze tam można jakoś przeżyć, ale z prawdziwymi, bliskimi osobami rozłąka to jest tragedia. I po czasie ta rozłąka zacementowana, to ona zawsze zrodzi jakiś zły owoc. To nie jest tak, że można zostawić swoją rodzinę, że można zostawić kilkuletnie dzieci w momencie, kiedy one potrzebują ojca czy matki i pojechać, zarobię, za 5 lat wrócę. To wrócisz do innego świata. Twoje dzieci już wtedy będą, zapomną o tobie. Ty już przespałeś ten czas, nie? I tak dalej. Znaczy, nie mówię, że przespałeś, ale w sensie nie ma. Tego czasu nie da się w żaden sposób nadrobić. Także rozmiar zbrodni tych ekip komunistycznych po okrągłym stole, rozmiar zbrodni episkopatu Polski, który do tego dopuścił i żeruje to przestępstwo na polskich rodzinach, na tragedii wielu tych... To się nazywa jakoś sieroty, jakieś jest takie sieroty emigracyjne, czy coś takiego, jest nawet już taka jednostka w psychologii. Te sieroty, które mają rodziców pracujących tam gdzieś w Anglii, w Irlandii, we Włoszech, w Szwecji i tak dalej, nie? Że to jest ogrom tej zbrodni, to się nie da, to jest jeszcze niezmierzony, nie? I nie da się go dokładnie ująć, dlatego używamy tych najgorszych jakichś porównań, świń i tak dalej, ale to jest wszystko za mało w porównaniu z tym, co zrobili Polakom biskupi katolicy i komunistyczno-demokratyczni przywódcy, jak to się mówi, nie? To zbrodnia tego, to może dopiero z nieba zobaczymy wielkość tej zbrodni i kary. Naród na razie tego nie widzi. Kiedyś poświęciliśmy nawet taki numer miesięcznika Idź Pod Prąd, właśnie czy warto emigrować, i tam o tych problemach, tego, że swoich dzieci nie zobaczysz, że dzieci nie będą się opiekować swoimi rodzicami, tylko prawdopodobnie jacyś obcy ludzie, czy może dalsza rodzina, a
co do tych, którzy się zdecydują tu wrócić. Wielu wraca i szybko się pakuje z powrotem, bo tu się nie da żyć. Jedna z tych rodzin, która wróciła, to mówi, słuchajcie, my pracujemy tutaj ciężko i my wydajemy więcej, niż zarabiamy. Rozumiecie, jaki jest system niewolniczy? Że nie zarabiasz na swoje podstawowe potrzeby, a nie żyją w żaden tam nadstan. Ale jeśli masz wynająć mieszkanie, no bo jeśli masz swoje albo przy rodzicach, no to jeszcze trochę może lżej. Ci starczy na styk, nie? Ale jeśli masz wynająć mieszkanie, jeśli masz kupić wszystko tam, wiecie, przy przeprowadzce trzeba naprawdę sporo pieniędzy. Gdyby nie to, że trochę sobie oszczędzili, będąc w Anglii, to po przyjeździe byliby żebrakami tutaj, pracując, nie tam, wiecie, że bimbając czy nie mając pracy, nie? Także przygotujcie się, że będzie bardzo ciężko, jeśli chcecie tu wracać. Tu ten system zbudowany przez świnie w rodzaju wszystkich ekip po okrągłostołowych z PiS-em już teraz na czele jest tak sprecyzowany, tak spreparowany, zaprojektowany, żeby tu się nie dało żyć. Chyba, że świniom. Świniom tak, świniom tu się da żyć. Będą dawać dotacje unijne, będą dawać dofinansowania, ale musisz się sprzedać, musisz się podłączyć do rydwanu władzy. Musisz stać się prostytutką. Musisz podpisać pakt z diabłem. Dokładnie. Wtedy dadzą ci i unijne dotacje, i godziwe zarobki z budżetu, bo cię wezmą właśnie na partyjne. Tu jest normalnie taki podział. Dla niewolników, rozmawiałem ostatnio na zjeździe z pracownikami z kilku dużych zakładów pracy. Nie? Jeszcze się takie zdarzają. Nie? Inżynierów, nie nowo zatrudnionych, niewykwalifikowanych pracowników. Inżynierów zarabiają 3000, to już jest dobrze. Nie? Niektórym tam dochodzi do 4, ale to wcale, to już nie jest takie hop-hop. Ale zaraz potem jest następny, i to są ci, ja to ich nazywam inżynier dołowy, czyli taki, który naprawdę prowadzi zakład. A potem nagle jest kasta politycznych panów. Świń, które się na niczym nie znają. Które mogą w dowolnym zakładzie pracy być w Radzie Nadzorczej. I oni zarabiają 10 razy tyle, co inżynier dołowy. On coś umie. On ma ogromną odpowiedzialność. On niekiedy ryzykuje swoim życiem, jak na przykład inżynierowie w rafinerii. Tam pożary to nie jest coś takiego, co się nie może zdarzyć. Prawie każdy z nich ma na koncie sytuację, kiedy się otarł o śmierć. I zarabiają 3, maksimum 4 tysiące złotych. A potem jest kasta z politycznego mianowania. I ci zarabiają 40, 50, a potem 100% premii. Między nimi jest tylko taka różnica, że ci się na czymś znają, a to są kompletne odmózgi, w sensie zwykle na niczym konkretnym się nie znają. Ci są uczciwi, a ci mają moralność świni. I w Polsce jest miejsce tylko, mówię, jeśli chodzi o możliwość przeżycia, tylko dla świń, którzy się sprzedają jakiejś ekipie rządowej. Oczywiście są jeszcze lokalne układy, jeszcze da się gdzieś coś obejść, jeszcze są nisze, ale mówię o generalnej sytuacji. Bo w takiej rafinerii, powiedzmy, czy w jakimś zakładzie pracy jest 1000 pracowników, czy tam 600 pracowników, jest 30 na uprzywilejowanych, tych świńskich pozycjach, którzy za nic nie odpowiadają, a biorą tylko premie i dziesiątki tysięcy złotych i to takie, wiecie, 30-50 tysięcy złotych miesięcznie. I jest kilkaset osób, które mają płaskie, dostrzeżenie to jest. Dostrzeżenie. Tak. Także wracając tutaj, oczywiście mając, nie chcąc być tymi świniami, zresztą tam jest naprawdę tłok w korycie. Tu różne i warchlaki, i warciorki, i wszystko. Tam każde możliwe. Trzeba się sposobem. Na maksa upodnieć i wykazać, tak? A tu trzeba się wykazać. Tak? Przyjeżdżacie tutaj, będziecie na samym dole tego trawnika dostrzeżenia. Nie? Oczywiście, my się staramy pomóc, my staramy się dawać jakieś kontakty i tak dalej, ale tu naprawdę nie jest łatwo. Niektórzy, może w Warszawie jest trochę lepiej, czy w takich tych kilku wielkich miastach w Polsce, ale to też nie ma tam specjalnych kokosów, nie? Na początek przynajmniej, także powrót to totalne obniżenie waszych aspiracji ekonomicznych, z tym musicie się liczyć. A jeszcze spróbujcie założyć własną działalność gospodarczą na przykład.
zapytać. Może pomyśla, co ja będę u kogoś pracował za marne tam 3000. Założę sobie w Polsce działalność gospodarczą. Nawet nie pomyśl. Okej, skoro jesteśmy przy pracownikach takich, to Branik ma dwa spostrzeżenia, dwie wypowiedzi. Niestety ludzie pracują na kopalni, nie patrzą na fakt, tylko na reklamy w TV, ciągle się kłócą, kto jest lepszy, PiS czy PO, a to tak jak wybieranie między dżumą a ebolą. Skutki są opłakane. I drugie, też Branika. Witam serdecznie. COP24 to hańba. Ludzie chcą zamykać polskie kopalnie, ale nikt nie mówi o zakazie sprowadzania ruskiego węgla. Przypadek? Nie przypadek. Spisek globalistów. Tu pokazywał nasz amerykański korespondent Alex Newman, że Rosja, że towarzysz Putin jest czołową personą spisku globalistycznego rządu światowego. Putin, towarzysz. Dawny KGB, znaczy jaki dawny? Pułkownik KGB. Tu ten jeden z najsławniejszych rosyjskich dysydentów, Włodzimierz Bukowski, przestrzegł świat zachodu o przygotowanej operacji największego kłamstwa w historii tego współzawodnictwa wschodu i zachodu. Czyli doktrynie konwergencji, że komuniści ze wschodu, tacy jak Merkel czy Putin, przebiorą się z mundurów KGB czy Stasi w garnitury drogie. To takie nowe, komunistyczne nowe narodzenie. Dokładnie, tak. A z kolei na Zachodzie się zrobi ludziom takie pranie mózgu, a jak to nie pomoże, to za pomocą doktryny multikulti się zniszczy państwa narodowe. Także obie strony połączą się w budowie eurokołchozu na całym świecie. Zacznie się od Europy i Azji, czyli Euroazja, a potem będzie plan, żeby ten spisek, tu już widać lewactwo amerykańskie, Clintonowie już są na sztywno dogadani z Chińczykami, pokazywałem to na Twitterze u siebie, z komunistami chińskimi, żeby ten spisek także na Amerykę, na cały świat rozciągnąć. Nie? To nie jest przypadkowe, to co się dzieje, ale możesz przypomnieć pierwszą uwagę. O górnikach mieliśmy. Niestety ludzie pracują na kopalni, nie patrzą na fakty, tylko na reklamy w telewizji. Ciągle się kłócą, kto jest lepszy, PiS czy PO. Dokładnie. A to jest jak wybieranie między dżumą a ebolą. Już ten, no, jeden z największych oszustów politycznych, czyli Jarosław Kaczyński, który zdradził Polskę na rzecz Angeli Merkel i podporządkował jej globalistycznym celom rząd polski, biorąc tego agenta globalizmu, syna jeszcze większego agenta globalizmu, nie, na premiera. To mówiliśmy rok temu, teraz jest mniej więcej rocznica tych wydarzeń. Myśmy to, pamiętacie jeszcze, jak takie pisowskie autorytety, jak dr Targalski, wtedy kazały murem stać za kim? Murem za Morawieckim. A ten opas z Gazety Polskiej, co mu mało nie wystrzeli guzik na bebolu, opowiadał, że to jest człowiek roku, cudowne dziecko, cudowne objawienie wręcz polskiej gospodarki. Już dzisiaj nawet te media głównego ścieku mówią, że przez rok Morawiecki nie pokazał niczego, nie dał żadnej zmiany, nie dał żadnego pomysłu wartego nagrodzenia. Nie? Że tylko kompromituje Polskę i podwyższa podatki. To umie cudowne dziecko dwóch Bankster. Korbowodów, czyli starego Morawieckiego i starego capa Kaczyńskiego. I to Kaczyński na kolejnym zjeździe tych świń, czyli Prawa i Sprawiedliwości, świń rządzących, powiedział, że najgroźniejsza rzecz to, że teraz mówią, że my się niczym nie różnimy od Platformy. Tak, dzisiaj już się niczym nie różnicie, a dokładnie jesteście gorszymi świniami. Pierwsze dwa lata była rzeczywiście zmiana. Jeszcze nie poszły podatki, nie poszły te ceny w górę, czyli przynajmniej nie podnosiliście podatków w sposób znaczny, a nawet były jakieś tam drobniutkie, tam na CIT zdaje się jakieś obniżenia. Ale najważniejsze było, że rozwijał się sojusz dwustronny ze Stanami Zjednoczonymi. Wojska amerykańskie wylądowały w Polsce i wtedyśmy was popierali. Po zdradzie Dudasza, kiedy złożył weto wobec projektu wyrzucenia świń komunistycznych z sądów, wiedzieliśmy, że to już koniec, jeśli chodzi o PiS.
PiS przechodzi teraz do projektu Zdrada Narodowa. I dzisiaj, po półtora roku od tamtego czasu, między innymi, mam nadzieję, naszej codziennej pracy, Polacy zaczynają już to widzieć. Szczególnie ci, którzy się interesują polityką, bo ci nas znają. I Kaczyński sra w pory. I mówi, Polacy już wiedzą, żeśmy zdradzili. Teraz wszystkie ręce na pokład, żeby po pierwsze zatkać usta tym, którzy mówią prawdę, i będzie prześladowanie tych środowisk, czy już jest, bo można nas bezkarnie atakować, a policja i prokuratura nie widzą. To tak jak na filmach z II wojny światowej, z przedednia II wojny światowej, w wolnym mieście Gdańsk, nie? Tam bojówki atakowały Polaków, a policjant wolnego miasta udawał, że nie widzi. Tak samo zresztą jak ochrona pisowska na tym COP-ie 24 udawała, że nie widzi, jak to delegacja amerykańska, jej występ jest przerywany, Amerykanie są atakowani, a pisowcy i jeszcze opowiadają, jakaś idiotka pisowska z rządu oczywiście opowiada, że teraz jest ostateczny czas na walkę z globalnym ociepleniem, czyli opowiada komunistyczne chińskie kucypały, żeby zniszczyć Stany Zjednoczone. Także widać i w takich rzeczach, powiedzmy, organizacyjno-wizerunkowych, jak też i w ideologii rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ta idiotka wypowiadała się, mówiąc, reprezentując rząd RP, mówiąc o tych, te kucypały, że tu trzeba powstrzymać ludzki udział w produkcji CO2. Wstyd, bo ona nas też reprezentuje. No, musimy brać na siebie, bo to jest rząd nad polskim narodem, rząd okupacyjny, ale mimo wszystko przy walnym przyzwoleniu i udziale Polaków ten rząd rządzi. No a w Stanach na przykład mogą sobie pomyśleć, że to naród polski tak naprawdę myśli jak ci urzędnicy, którzy się wypowiadają. No, dlatego tak ważny jest głos takich środowisk jak nasze, żeby pokazywać zdradę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Polonia już to wie, Polonia się ładnie wypowiada, wczorajszy klip Bagnet na kot. Także zobaczcie sobie, jak studio Idź Pod Prąd Chicago nadaje. A do drugiej części naszego pytania odniosę się. Rzeczywiście ludzie są spychani do takiego naparzania PiS czy PO, albo inni, jeszcze to wczoraj odpowiadałem na to, zadają pytanie, na kogo głosować. Tu głosowaniem nic się nie zmieni, bo ten system biskupów katolickich i komunistycznych zbrodniarzy jest tak szczegółowo ze wszystkich stron zamknięty i zaprojektowany, żeby jeśli już będziesz mógł na kogoś głosować, to możesz mieć pewność, że to jest świnia. A ludzie pytają, na kogo głosować. Tak, będziesz powiedzieć, że możesz na kogoś głosować. Jak już ci w telewizji będziesz... powiedzą, że można, to znaczy, że to jest świnia nastajaszcza i tyle, no. To... Mieliście eksperyment przy ostatnich wyborach i prezydenckich, i tego z partią Kukiz. Co zostało z partii Kukiz? Paru wsioków, to mówimy, agentów WSI, którzy weszli do parlamentu, tyle było z partii Kukiz. A tyle było nadziei. Telewizja mówiła, że można głosować. Nawet Kuba Wojewódzki mówił, że to jest nowa siła. Nastajaszcza, nowiutka, nowe dupy, twarze i tak dalej. Głosujcie, to są prawdziwi demokraci. Kuba Wojewódzki to mówił. A Monika Olejnik zapraszała tego, który się radził oficerów, generałów KGB, znaczy, przepraszam, SB, jak, to zresztą wszystko jedno, jak urządzić Polskę. Kukiz u nas w Lublinie to powiedział otwartym tekstem, że on z generałem SB rozmawiał, jak to ma być, towarzyszu generale. I Wojewódzki, i Olejnik kazali głosować. 20% poszło i na taką kreaturę zagłosowało. Myślicie, że co, przy najbliższych wyborach coś się zmieni? A nawet jeśli zagłosujecie na kogoś i kogoś wybierzecie, to możecie być pewni, że zaraz zostanie zmieniony. Tak. No bo całkiem inna ekipa, tak? Całkiem inna ekipa wygrała wybory pisowskie, a potem Jarosław Kaczyński mówi, dobra, koniec, ten festiwal wolności się skończył, globaliści na barykady, do roboty i już. No i czym to się różni od tam? Na Białoruś się narzeka, czy na Rosję? Skoro u nas niby wybory, a później tak się robi, co się chce, nie? Ale mam pytanie w tym kontekście też. Tadek Kominek. Dlatego, przepraszam jeszcze, dlatego odpowiedzią
na te kłamstwa i próby Polaków wbicia w to, w takie naparzanie, wiecie, czy PiS, czy PO, a to w rzeczywistości już teraz nie ma różnicy, kiedyś była, ale dzisiaj nie ma, jest informowanie, nie skłócanie Polaków, żeby oni się myśleli, która świnia jest bardziej różowa, czy ta mała, czy ta duża. Nie. Informowanie, że to są obie świnie. A prawda jest całkiem poza tym systemem świń. Dlatego docieramy bezpośrednio. Na razie z tą ulotką. Ale to jest początek naszej działalności. W tym sektorze. Że wychodzimy z informowaniem o jednej sprawie w jednym tygodniu całej Polski. To jest zadanie teraz dla tych wszystkich, którym zależy na Polsce. Nawet jeśli nie lubicie specjalnie iść pod prąd, to włączcie się do informowania. Chcecie, weźcie te wszystkie informacje, zróbcie sobie swoją lepszą ulotkę, jak się wam ta nie podoba. Ale jeśli chcecie, weźcie tę ulotkę. Jest w formie PDF-u, zarówno do czytania, wyślijcie. Tu chyba jeden... Ta do czytania jest niżej i niektórzy nie zauważają. Że najpierw jest do drukowania, a potem jest do czytania, czyli wysyłajcie swoim znajomym tę do czytania, bo jak wyślicie tę do drukowania, to może być, bo ona wtedy, wiecie, jest no tak, jak na maszynę się kładzie, czyli strony są nie po kolei, także bardzo prosimy, żebyście tam uważali, który ten plik podajecie. Zdaje się, że jeden z pomysłów był, żeby rozesłać do wszystkich firm, tak? Tak. Mi mówiłeś, jeden z naszych widzów. O, jest, takie. Sylwia Janicka. Wersję do czytania tej ulotki wysyłajcie e-mailem do wszystkich firm prywatnych polskich. Szukajcie nowych sponsorów i zwolenników. Bez wsparcia i pieniędzy nic się nie osiągnie, skończy się na gadaniu. To jest oczywiście trafny głos, my dlatego... powołaliśmy od razu, jak tylko ruszył ten projekt Iść pod prąd. Oczywiście z waszej inspiracji, bo najpierw wy zaczęliście przysyłać pieniądze. Część tych pieniędzy została zmarnowana, no ale wiecie, no przy każdej inwestycji jest ryzyko, nie? Wy zaczęliście przysyłać pieniądze, to już wiedzieliśmy, że my mamy na czym się oprzeć, nie? Że mamy zaplecze finansowe. Już nie musimy tylko myśleć, no skąd, no dobra, fajna ulotka, możemy opracować, ale skąd wziąć teraz 3000 na druk? No masz? Nie mam. A ty masz? No też nie mam, bo już wydaliśmy na 3 poprzednie, nie? Dzięki temu, że wyście zaczęli nas wspierać, możemy regularnie przeróżne rzeczy robić, nie będę przecież tego teraz opisywał, ale zaraz też wy zaczęliście mówić, słuchajcie, ale ogłoście, że o, tutaj ja jestem, niech przyjdą ci w tym mieście, którzy się też was słuchają, spotkajmy się. Powstały kluby Iść pod prąd w ten sposób. Potem grupy biblijne, w przyszłości mam nadzieję kościoły. Też, nie? To się działo spontanicznie, oddolnie. Nie? I to jest rzeczywiście, do tego ciągle trzeba ludzi utalentowanych, z wielkim sercem, trzeba pieniędzy, trzeba różnych jakichś pomysłów czy możliwości. Nie? Macie taki pomysł? Wyślijcie do swoich znajomych przedsiębiorców naszą ulotkę czy jakąś inną informację. To jest wasza inwencja, zachęcamy do tego. Jutro pokażemy wam kolejny prezent właśnie od jednego z przedsiębiorców polskich, który nas wspiera i który sam dokłada swoją cegiełkę i twórczość. No, ale te prezenty dawkujemy. No, dzisiaj jest klip. Ja uważam, że za dużo tych. Rozpieszczamy. Nie, jak Bóg daje, to trzeba się tym dzielić. Jasna sprawa. Okej, trochę mówiłeś o tych wyborach, to jeszcze jedno takie pytanie mam od Teda Kominka. Czy nie boją się państwo, że partie Rydzyka i Jakubiaka mają za zadanie zagospodarować potencjalnego patriotycznego elektoratu Iść pod prąd? Aż oczywiście o tym mówiłem, to zrobiła partia Kukiz, nie? Dzisiaj te nowe twarze, a dokładnie ryki. Nowe świńskie dupy od Kukiza już zakładają, czy się, już się porozprowadzały po przeróżnych partyjkach, wiecie, i do tej ruskiej partii, tego starego capa Morawieckiego, już część tam Kukizowców, tutaj już, wiesz, do Korwina, tu do Jakubiaka, tu już tych świnie są rozprowadzane na różnych kierunkach. Do Nowaków, do Kowalskich. Po to, żeby była nowe twarze, nowa jakość. To jest tak zwana taka efemeryda, bo zwykle taka efemeryda, która oczywiście nic ma nie zrobić, tylko ma spuścić parę w gwizdek, trwa 2-3, maksymalnie 4 lata. I tak już Kukiz praktycznie nie istnieje, dlatego już do najbliższych tych eurowyborów tu są różne wyścigi, żeby budować nową jakość polityczną ze starymi świniami. Nie znamy te numery, Brunner.
Tak jest. Okej. To jeszcze troszkę o naszym nierządzie. Dawid Porębski. Ostatni budżet Polski był utworzony za zamkniętymi drzwiami i bez kamer. Następny to chyba w Chinach będą uzgadniać i sterować państwem z drugiej półkuli, przepraszam, bo tutaj naród ich w końcu zje żywcem. No niestety, jak mówiłem, są różne zabezpieczenia, żeby naród się nie zbuntował. Pierwszym, najważniejszym zabezpieczeniem w Polsce, to już komuniści odkryli ze względu na pewien genialny, diaboliczny plan Bolesława Piaseckiego z ONR-u, który sprzeniewierzył się i swojej organizacji, i Polsce, i poszedł na współpracę z Rosjanami, z generałem Sierowem, to było wykorzystanie do celów komunistycznych Kościoła rzymskokatolickiego. To jest największa siła, największy gwarant, że polskie społeczeństwo się nie zbuntuje, a będzie ogłupiane, będzie trzymane w takiej pozycji na klęczkach. I jeśli by im przyszło do głowy, że już takich boli ten kop w dupę czy w głowę, który dostali, to wtedy będą nabożeństwa żałobne im się jeszcze dołoży. Tak właśnie było, kiedy agent UB... I pojednawcze pewnie tak, jeszcze, tak? Jak agent UB prowadził tych ludzi, którzy się spotkali w kościele, w którym proboszczem był ksiądz Tadeusz, nie wiem, czy on był proboszczem, czy on tylko tam funkcjonował. No, w każdym razie rezydował tam i to cała Polska jeździła akurat do tego kościoła. I kiedy został porwany przez komunistycznych zbirów, później zapewne przekazany Rosjanom, żeby go zamordowali, kiedy już wyłowiono jego ciało, to w zastępstwie księdza Popiełuszki już nad tym tłumem miał pieczę zebranym tam. Ten tłum mógłby pójść i rozszarpać wtedy komunistów, ale to ksiądz katolicki zadbał o to, żeby oni mazali się w swoich łzach. I jeszcze, żeby modlić się za oprawców księdza Tadeusza, takie różne tam im robili, że tak powiem, trepanacje na duszy i czaszce, żeby ci niewolnicy się nie zbuntowali. Kiedy zabito nam prezydenta Lecha Kaczyńskiego i resztę polskiej delegacji, dokładnie to samo zrobili i biskupi katoliccy, i papież z Rzymu. Przeczytajcie sobie list Benedykta dla Polaków, żeby się jednali z kacapami. Największym gwarantem nietykalności zbrodniarzy komunistycznych w Polsce jest Kościół rzymskokatolicki. Potem idą dziennikarze, potem profesorowie wyższych uczelni. To są te trzy obszary ogłupiania narodu. No, do tego jeszcze gdzieś tam gwiazdki takie różne, wiecie, tam... Marine? To są na Unii Europejskiej, Uny tam dobrze wiedzą, nie? Mówię o takich celebrytach tak zwanych, nie? Nie wiem, gdzie ich pomiędzy, bo to no, z uniwersytetów to nie ma tu startu. No, dziennikarzami też nie są. No to powiedzmy uniwersytety, dziennikarze i burdele, bo tam to pasują. Zresztą kiedyś te zawody były traktowane tak samo. Mm-hmm. Ciekawe. Celebryta i prostytutka, także proszę bardzo. Okej, teraz mamy dobre pytanie. Krzysiek. Wszystkie są dobre, ale to ja sobie oznaczyłem, że to mi się dzisiaj podoba. Amerykańskie wystąpienie pozwolono zakłócić, a na chińskie nie pozwolono nawet wejść pani Hani. Mimo, że i tak nie było zadawania pytań komunizm w pełnej krasie. Dokładnie tak. Ciekawe jest, że to było, zdaje się, za Platformy i PSL-u, wtedy zabroniono, ale nie jestem pewien, czy to nie było... Możemy mogło jutro, być zapisu. To mogło się... być zapisu, ale jutro... nawet nieważne, czy to było zapisu, czy nie, ale na pewno wiemy, że koledzy z redakcji, inni dziennikarze, też z innych redakcji, przyjęli to za coś normalnego, że to komuniści decydują, kogo Polacy wpuszczają na salę ze spotkania z prezydentem Chin. Że to nie my decydujemy w wolnym państwie, czyli ta cała i prawicowa, i lewicowa. Szajka, tak, to no jakoś jakieś takie złe słowo, niech będzie, banda, szajka. Oni myślą w sposób zniewolony.
to nie są wolni ludzie. Bo oni traktują, aha, no nie, no towarzyszom komunistom się ta pani nie podoba, bo mówi prawdę, to po co ona mówi tę prawdę? Nie mogłaby mówić półprawd? Nie mogłaby być grzeczna dla towarzyszy komunistycznych? No to by ją wtedy wpuścili. Sama sobie winna. My już mądrzy, my wiemy, jak pisać, jak mówić o chińskich komunistach. Będą nam smarować. No, to są komunistyczne świnie, a nie żadni wolni dziennikarze. Tam nieliczne osoby się upomniały o panią Hanie, jak rodzynki w bardzo biednym cieście. Nie? Także, a tutaj zobaczcie... Czyli jest potencjał na te 3% tego, odnośnie tych rodzynek, czy nie? No nie wiem. Tam w Warszawie bym nie szukał. Znaczy w redakcjach warszawskich to tam by 3% się nie znalazło. To tam nie ma co... Jakbyśmy mieli na tym towarzystwie oprzeć nasze marzenie o wolnej Polsce, to już się pakujmy i wyjeżdżajmy stąd. Nie? My liczymy, że to gdzieś poza Warszawą. Oczywiście pozdrawiamy naszych warszawiaków, klub Idź Pod Prąd i tak dalej, ale Warszawa jest zdominowana przez jełopów. I mówiłem przykład, jak w jednej z galerii chyba w tych Złotych Tarasach hałaśliwie nachodźcy zaczęli się zachowywać i Polak, jakiś odważny chłopak, zwrócił im uwagę. To najpierw zjechali go nachodźcy, a potem warszawiacy. Wstyd i hańba, ale to samo przeżywałem, jak pod Pałacem Prezydenckim jeździliśmy niekiedy prawie codziennie manifestować wsparcie dla wtedy Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na prezydenta i po to, żeby właściwie zapamiętać to, co dla nas zrobił Lech Kaczyński. U warszawiaków nie było pozytywnych reakcji, jakśmy gdzieś z transparentami. W Lublinie wyszliśmy na ulicę, to większość ludzi reagowała pozytywnie. To samo robiliśmy w Warszawie, wśród rdzennych warszawiaków, bo co innego, jak już na jakichś spotkaniach, no to wtedy rozrywali tam te nasze materiały. Ale szliśmy zwykłą ulicą warszawską, to raczej parę jakichś takich spojrzeń z wyższością czy drwiną, a niekiedy jakieś słowaśmy usłyszeli. Nie? Także tu na Warszawę, jako na źródło teraz jakiegoś odrodzenia narodowego, dzisiaj bym nie liczył. No, to jest ciężka mowa, ale umówiliśmy się na mówienie prawdy. Także Polska jest poza Warszawą dzisiaj. Polska jest na polskich, małych polskich miasteczkach, wioskach i tak dalej. Duże miasta, co zresztą wybory też pokazują po części, duże miasta już są w większości zainfekowane przez lewacką, zdradziecką, bezbożną ideologię. Anik Anna, też znam takich ekologów. Każdy ma najnowszego iPhone'a. A no propos dokładnie. Tych tam, co tak. wyszli z naszego materiału. No, tak. Czyli niby często, ekologicznie, i często niby. Jest to telefon firmy. Też tak. Na H. Czyli bardzo brzydko się nazywa. To dziękujemy za spostrzeżenie pani Ani, a ja przechodzę do ostatniego pytania, spostrzeżenia. Jolanta Wilkowska Korwel. Brawo Czarek, bardzo dobry debiut reporterski. No, jakiś debiut. Widać, że pani Jola nie tak dawno nas ogląda. Czarek to jest stary wyjadacz. Z 10 lat już ma na koncie, nie? Ale teraz rzeczywiście no, do pierwszej ligi światowej się dostał. Także oczywiście gratulujemy Czarkowi. Dziękujemy za codzienne korespondencje. Wczorajszą możecie obejrzeć w całości na wiadomościach z 18:00, z wczoraj. Dzisiaj część tej korespondencji użyliśmy w materiale też o 13:00. Jego wywiad z przedstawicielem jednej z organizacji amerykańskich, który był poruszony, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość dopuściło, że lewacy zakłócili występ delegacji amerykańskiej. Tak. Bezkarnie zakłócili, przy aplauzie, można powiedzieć, pisowców. Czarkowi gratulujemy za materiał, naprawdę profesjonalny. I Czarkowi również gratulujemy, ale nie tylko, bo wszystkim pozostałym twórcom i współtwórcom naszego nowego klipu. Tak. No, to jest... Czarek tam też jest na pewno. Oczywiście. Widoczny. Jest też na czołówce, na tym zdjęciu, który reklamujemy. Zdjęcia były kręcone głównie w Lublinie, ale także w Janowcu. Mhm.
tam, gdzie spora część ostatniego zjazdu Idź pod prąd miała miejsce, to jest protestancka rezydencja polskiej szlachty, magnaterii bardziej, czy jednego z najbardziej no, wielkich rodów Rzeczpospolitej, rodu Firlejów. Miał też ten ród swoją chorągiew husarską. Możecie zobaczyć też i wykłady rekonstruktorów, z którymi współpracujemy z tej lubelskiej chorągwi. I też na materiale z tego zjazdu można zobaczyć ich popisy w pełnym rynsztunku. Ja przypomnę, że klip ma niezależny, jest niezależnie zamieszczony na YouTubie, więc zachęcamy do oglądania i lajkowania, a także prosimy o komentarze pod klipem. Prawdopodobnie wykorzystamy tam wasze pytania, spostrzeżenia, uwagi z tych komentarzy w którymś z programów, prawdopodobnie w czwartkowym. Więc zadawajcie pytania, będziemy na nie też odpowiadać. I oczywiście prosimy was o kontynuowanie akcji internetowej z tym hashtagiem PiS przyjmuje imigrantów. Wykrzyknik i gdzie możecie, dołączajcie tę ulotkę w formie PDF-u, a kto może, kto już ma, bo po całej Polsce rozjechali się kurierzy z odpowiednią porcją literatury w tym tygodniu. Jak zobaczycie gdzieś naszych rozdających tę ulotkę, powiedzcie im ciepłe słowo albo weźcie też kilka do domu. Tak, dziękujemy wam bardzo za uwagę. To był program Idź pod prąd odpowiada. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz. Dziękuję. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przeciw nam, kto sam,
ten nasz największy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg. Wybiło zęby krat, zerwi kajdany, bo mam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary. Znasz już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza. Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus. Umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu. A potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.